Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, tym razem z Zakopanego na naszej tradycyjnej logoterapii przy kawie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest godność w chorobie nowotworowej. Witamy serdecznie widzów, uczestników na żywo, ale również tych Państwa, tych sympatyków logoterapii, którzy odsłuchacie w swoim czasie nasze spotkanie. No cóż, jesteśmy tu w ramach naszego tradycyjnego Logo Campu, tym razem w Zakopanem. Drugi dzień, wspaniałe warsztaty, twórcze spotkania, wymiana doświadczeń. Gościem naszego spotkania dzisiaj Logoterapii przy kawie jest pani Ewa Żygadło, logoterapeuta, klinika BioLife, Centrum Hipertermii Łódź. Tak. Małgorzata Wtani, psycholog, psychonkolog, logoterapeuta. W praktyce wspiera osoby chore onkologicznie na różnych etapach leczenia. Witam serdecznie, dziękuję. Witam serdecznie. Dziękuję Gosiu, dziękuję Ewo za... Dziękuję za zaproszenie. Za przyjęcie zaproszenia. Faktycznie, no cóż... Nasze spotkania są o tyle myślę integrujące, że coraz bardziej łączy i zachęca do dyskusji. No cóż, Lilia Suchocka, doktor psychologii. Psycholog, logoterapeuta, też wypada chyba coś powiedzieć. Tak. Prezes Towarzystwa Logoterapii i Neuropsychosomatyki. Temat dzisiejszy, godność w chorobie nowotworowej. Problematyka godności jest tematem bardzo ważnym, bardzo istotnym, nieraz bardzo trudnym, szczególnie w doświadczeniu tak granicznym, jaką jest niewątpliwie choroba nowotworowa, ale do tego oczywiście dojdziemy. Tak. Zastanawiając się na tym, czym jest godność, dlaczego jest tak ważna dla funkcjonowania człowieka, myślę, że my wszyscy wiemy, ale warto przypomnieć, że faktycznie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w 1948 roku wspomniała i zaakcentowała to, że wszystkie istoty ludzkie rodzą się równe i wolne w swojej godności i prawdzie, i to ten moment był bardzo istotny, szczególnie w kontekście doświadczeń II wojny światowej, kiedy faktycznie różne systemy totalitarne atakowały przede wszystkim co jest dla człowieka najbardziej istotne i najbardziej głębokie, czyli godność ludzką. Więc ten zapis stał się tak istotny w kontekście wzorów różnych stosunków międzyludzkich, społecznych, międzynarodowych, że teraz tak naprawdę nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej, więc to jest taki istotny moment. No cóż, skoro jesteśmy na gruncie logoterapii, na gruncie nauki, na gruncie też takich dociekań naukowych, rozumienia funkcjonowania człowieka, rozumienia też różnych takich aspektów głęboko ludzkich. Wiadomo, wiemy, że logoterapia akcentuje człowieka jako osobę przede wszystkim. Więc niewątpliwie problematyka godności jest ujmowana w różnym aspekcie naukowym i chociażby na gruncie filozofii wiemy, że taki dział jak antropologia filozoficzna niewątpliwie porusza szczególnie ten aspekt funkcjonowania i aspekt godności człowieka. No cóż, godność jest niewątpliwie kluczowym kluczem do rozumienia człowieka, osoby i odwrotnie. Bez rozumienia tego, kim jest osoba, nie rozumiemy i nie zrozumiemy, czym jest ludzka godność. Temat godności w chorobie nowotworowej. Mm-hmm. Jesteś praktykiem. Ewo również.
Ja może zacząłbym od tego, że powszechnie wszystkim się wydaje, że wszyscy wiemy, co to jest godność. Natomiast zacząłbym może od drugiej strony, czym ta godność nie jest. Często nam się wydaje, że jeśli kogoś szanuję, to jest wystarczające. Poszanowanie godności to jedno, ale nieczynienie pewnych rzeczy, które w tę godność godzą, jest, myślę, bardzo ważnym aspektem, który często zostaje pomijany. Na przykład nie należy robić rzeczy, o czym stanowi też prawo, które w tę godność uderzają, które mogą pozbawić w części człowieka godności. I myślę, że to jest bardzo ważny aspekt właśnie w aspekcie człowieka w chorobie, nie tylko nowotworowej, ale właściwie w każdej, również też przewlekłej chorobie. Kiedy ta godność jest takim fundamentem, kiedy to jest poczucie godności jest czymś, co człowiek najczęściej jako pierwsze traci, jako swoją sprawczość, a zupełnie niesłusznie i niepotrzebnie. Nie ma takiej potrzeby, żeby ją samemu z siebie tracić, lubi jej się wyzbywać. Często się to przejawia tak naprawdę brakiem wsparcia lub nieumiejętności tego wsparcia po prostu wziąć od bliskich, od personelu medycznego, też również od osób duchownych, które są też potrzebne w chorobie nowotworowej bardzo. Bo mówiąc o logoterapii, no nie możemy pominąć tutaj duchowości w szerokim bardzo kontekście, bo każdy tą duchowość jakoś wtedy postrzega głębiej, bardziej, ona jest bardziej namacalna, bardziej można tego dotknąć i ludzie tego potrzebują. Fajnie zaakcentowałaś, tym bardziej, że bardzo często spotykamy się z takim, takim jakby dwutorowym myśleniem na temat godności, czy człowiek jest z natury, jakby doświadcza godności jako osoba ludzka, czy mu powinien, może zasłużyć. Więc tak totalnie skrótowo o tym mówiąc. Więc faktycznie w takim toku myślenia, czym jest godność w kontekście doświadczania tej kwalifikacji, tej jakości, tej ontycznej właściwości człowieka, widzimy taką dwutorowość. Mianowicie po pierwsze, że człowiek doświadcza i jest charakteryzuje się tym osobowym wymiarem, czyli godność no po prostu jest dana z natury tego, że jest człowiekiem, ale niewątpliwie widzimy też tak zwane naturalistyczną wizję humanizmu, która mówi, że człowiek powinien zasłużyć, a więc spełnić pewne warunki, żeby doświadczyć godności. Czy kwalifikować się, czy charakteryzować się pewnymi kwalifikacjami, czy jakościami, a więc posiadanie, nie wiem, rozumności, wolnej woli, świadomości czynu, dopiero wtedy będzie jako ktoś, kto będzie mógł doświadczać wolności, a oczywiście w tym kontekście godności. Gosiu, jak mówi twoja praktyka? Jak mówi moja praktyka? Ja po pierwsze to chciałabym ci podziękować w ogóle tobie, Ewo, za ten wstęp, który był bardzo ważny, dlatego że też mówiłyście o godności, tutaj o godności egzystencjalnej, prawda? Bo mam też godność osobową, mówiłaś, że my możemy tą godność możemy utracić. A ta godność egzystencjalną ją mamy, tak? I w chorobie nowotworowej, jak to praktyka pokazuje, ona jest bardzo ważna. Tak, bo tą godność możemy utracić przez różne okoliczności, a też różne uwarunkowania. Ja jako praktyk pracuję w szpitalu onkologicznym na oddziale. Spotykam się z osobami na różnym etapie leczenia, od diagnozy, poprzez leczenie, poprzez terapię już terminalną. Jest to też ta faza terminalna leczenia. Też po prostu okres końca życia, tak? Tak, umierania, który myślę, że tutaj w godności jest najbardziej istotna. Ta godność właśnie w czasie ostatnim leczenia terminalnej fazie jest bardzo ważna. I takim moim celem, ja myślę, że to, co ja z pacjentami często rozmawiam, to jest takie wzmocnienie poczucia godności, ale wzmocnienie też u nich poczucia też takiej też trochę kontroli, ponieważ choroba nowotworowa powoduje to, że czego doświadcza pacjent, proszę sobie wyobrazić. Na przykład, nawet w czasie diagnozy, jaka jest reakcja emocjonalna
pacjenta, który słyszy na przykład, że tak, to jest choroba nowotworowa. Jest nawet, ja to już tak powiem, żeby to, nie wiem, czy oglądaliście taki serial o chemiku, który przyszedł i po prostu usłyszał pisk, nie słyszał, co do niego lekarz mówi. Tak reagują pacjenci. Nie wiedzą, tak. Dochodzi do dysocjacji, mówią, ja nie wiem, co lekarz powiedział. Także tak naprawdę to też na początku wiąże się z bardzo silną reakcją emocjonalną. Jest to, tak jak powiedziałaś, sytuacja graniczna. Tak. Jest to sytuacja, w której pacjenci doświadczają też stygmatyzacji, izolacji. No. Szczególnie ta izolacja dotyczy tak naprawdę sytuacji, gdy zauważają na przykład oni już mogą odchodzić, a o tym nie wiedzą. Albo na przykład, znaczy nie są poinformowani o tym, tak? To jest tak zwana zmowa milczenia. I to jest temat, który jest bardzo ważny, żeby poruszyć. Zmowa milczenia rodziny na przykład, prawda? Że pacjent odczuwa, że jednak coś jest, że on czuje, że on słabnie i próbuje rozmawiać o tym. Tak, a takich sytuacji jest bardzo dużo, prawda? Tak. Ale próbuje rozmawiać, a rodzina mówi, słuchaj, nie, tutaj to plany, twórzmy plany dalej. Zmienia temat i rodzi się frustracja, rodzi się lęk, rodzi się ból egzystencjalny, prawda? Ból duchowy, który jest bólem, ból duchowy jest bólem, który decyduje o funkcjonowaniu i egzystencji godności, tak? Który powoduje, że ta osoba nie odczuwa jakości życia. A w opiece paliatywnej, chyba Ewa ma doświadczenie, prawda? Tak. Ta godność i prawo do prawdy. I prawo do decydowania o tym, czy decyduje się na terapię, czy chcę tą terapię. Bardzo często jest tak, że to rodzina właśnie bardziej chce niż pacjent, tak. A on jest zmęczony leczeniem. Po prostu jestem zmęczony, czuję, że już nie udźwignie tego leczenia, czuję, że już po prostu to jest ponad jego siły i chciałby w spokoju odejść, natomiast presja otoczenia jest tak duża, że sobie pacjenci z tym po prostu nie radzą. Mówisz o uporczywych terapiach, tak, prawda? To często rodzina się domaga. Bardzo często. Bardzo często. I jest to też kwestia braku dialogu tak naprawdę. Jedni mają, bliscy mają poczucie spełnionego obowiązku i tego, że robią wszystko, co mogą, ale tak naprawdę nie ma dialogu, nie ma tego wsparcia, które to jest tak niezbędne. Tego zrozumienia dla sytuacji. Jakby pozwolenia też osobie zdecydować, samostanowić o sobie, że jednak, może jednak nie chce tej terapii, bo chce jeszcze, nie wiem, nie cierpieć, tak? To też jest prawo cierpienia, oczywiście jest wpisane w tą chorobę, ale też jest taka opcja, że człowiek już nie może, już po prostu to jest ponad jego siły, a nie ma tego zrozumienia ze strony bliskich. Często po prostu chęć i takie zaklinanie rzeczywistości, że będzie dobrze, tylko jeszcze wytrzymaj, jeszcze jeden zabieg, albo tylko jeszcze to wytrzymaj, już będzie na pewno dobrze. Widać cierpienie w tych ludziach, naprawdę widać cierpienie, bezradność. I takie tak naprawdę osamotnienie w tym i brak wsparcia. Tak, bo jeżeli dotykamy tematu uporczywych terapii, to tutaj też wyłania się jakby takie prawo takie antropologiczne do tego, że mamy prawo do życia, tak. Obowiązek, ale też mamy prawo do umierania, do godnego umierania, prawda, a to jest utrzymywanie stanu, który tak naprawdę przedłużanie cierpienia, tak jak powiedziałaś, prawda? Tak, przedłużenie cierpienia to jedno, ale też jakby po stronie rodziny i bliskich często unika się takich rozmów, w ogóle się unika rozmów na temat tego, jak się pacjent czuje, bo jednak jego fizjologia się zmienia, jednak jest zależny od bliskich i otoczenia. Bardzo często w różnych terapiach, w trakcie terapii zmienia się nie tylko fizjologia, ale wygląd po prostu. I ludzie też sobie ciężko z tym radzą. I to nie tylko chodzi o kobiety, że tracą włosy, ale mężczyźni też tracą włosy. Są inni dla swoich rodzin, są inni dla swoich dzieci.
też się w tym gubią po prostu. Chcą być dalej akceptowani, a jednak przychodzi jakiś nowy człowiek do domu i dziecko mówi, tato, to ty? A tata jest słaby, nie może tego dziecka wziąć na ręce. I to są takie dramaty i cierpienia naprawdę głęboko duchowe, o których ci ludzie nie rozmawiają z bliskimi, bo nie chcą ich obciążać. A z kolei bliscy nie podejmują tego tematu, bo też się boją tego tematu, tak zwyczajnie po prostu. Nie podejmują tego tematu, dlatego że odczuwają bardzo duży lęk, a pacjenci też mogą przejąć ten lęk. I ja czasami rozmawiam z rodziną pacjenta, ale tutaj trzeba też wziąć pod uwagę mechanizmy obronne pacjenta. Są pacjenci, którzy nie są gotowi na taką rozmowę. Po prostu mechanizmy obronne są tak silne, takie wyparcie. Tak, że nie mamy prawa, żeby tego łamać. Niech on, bo to jest też taka, na ile możemy, czy lekarz, czy ja jako psycholog, czy rodzina, ale jeżeli pacjent daje sygnał, że on, czy najbliższy daje sygnał, tak, słuchaj, ja bym chciała być tak pochowana. Jaka jest reakcja rodziny? Słuchaj, ale ty o tym nie myśl, ty będziesz jeszcze żył. Słuchaj, wszystko będzie dobrze, musisz walczyć. I co się robi? Pacjent się, osoba się wycofuje, tak? Czuje się, że nie ma przestrzeni na rozmowę. Rozmowę trudną, ale bardzo potrzebną. Czuje się sam, odizolowany. I tutaj wchodzimy my. Prawda? Gdzie poruszamy temat śmierci, umierania, zadajemy pytania. Często takim bardzo, to są pytania, które każdy może zadać, nawet w domu, tak, z taką refleksją. Można zacząć na przykład o przemijalności, jakie to było życie, co dobrego, co chcesz takiego, komu mogłabym wybaczyć, czy sobie. Słuchajcie, wybaczenie jest bardzo ważne, żeby wybaczyć sobie. Wybaczyć rodzinie, bo pacjent, który ma poczucie winy, umiera w lęku, prawda? Także tak, z takim też niepogodzeniem się, to nie ma tego spokoju tak w sobie. Nie wiem, czy to zaobserwowałeś, tak, że jest różnica pomiędzy pacjentami. Bardzo ciekawa obserwacja, że w takich rozmowach, które się prowadzi, a pozwala się człowiekowi przypomnieć sobie te dobre rzeczy z życia, te, co dla niego było ważne, kim on był dla tej rodziny i bliskich, i on sobie to wypunktuje, zapamięta, to nagle przypomina im się, że ojej, to jednak moje życie było warte. I to jest bardzo budujące i to naprawdę w sposób dziwnie nieoczekiwany podnosi te osoby na duchu. Podnosi na duchu, bo ona patrzy z perspektywy, tak, ma poczucie spełnienia, że czegoś dokonał, że coś zrobił, że to życie nie było na marne i że właściwie nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Że życie chorobie też ma sens. Tak, oswojanie tego bycia w chorobie, oswojanie tego odchodzenia jest bardzo, bardzo istotnym elementem. Trudno powiedzieć, że należy przejść nad tym do porządku dzielnego, bo to nie jest takie proste, ale przynajmniej oswoić na tyle, żeby była swoboda komunikacji, swoboda wypowiedzi i po stronie bliskich, i po stronie pacjenta. W jaki sposób logoterapia pomaga w pracy z tak trudnymi pacjentami, w tak trudnej sytuacji? Wspomniałaś o doświadczeniach egzystencjalnych w chorobie nowotworowej, lęk egzystencjalny, lęk przed śmiercią, lęk przed tym, że rodzina zostaje sama. Tu zapewne warto zwrócić uwagę na ból totalny. Tak, ból totalny, tak, dobrze, że o tym wspominasz, bo to też jest element, od którym warto wiedzieć, że ból totalny dotyka, mówimy o bólu totalnym w chorobie nowotworowej, tylko w chorobie nowotworowej. Ból totalny dotyka sfery psychicznej, fizycznej, społecznej i duchowej. I tu wkracza logoterapia. Oczywiście wiemy, że fizyczność, że ból fizyczny, to chyba nie musimy omawiać, ale im pacjent jest w większym napięciu, im ten lęk jest większy, czy objawy depresyjne, lękowe, tym ból odczuwany jest po prostu bardziej.
ból psychologiczny, no to ten syn, jeżeli chodzi o psychikę, no to jest duże napięcie, oczywiście, dużo lęku. Społeczny też, dlatego że pacjent na przykład niewysłuchany, tak jak rozmawiałyśmy teraz, on się czuje odizolowany. Mhm. Często, jak ty powiedziałaś, wspomniałaś na początku, Ewo, że dotyka to izolacji, pacjent się izoluje już na początku choroby, dlatego że dochodzi do zmiany wyglądu, prawda? Często jest stygmatyzowany już na początku, często znajomi nie dzwonią. Ja bardzo słyszę, że na przykład przyjaciele nie dzwonią, że sąsiadka omija szerokim okiem. Niestety to się dzieje. To tutaj jest ważna, duża psychoedukacja na temat choroby nowotworowej i ta izolacja jakby się pogłębia jakby z etapów leczenia, a szczególnie kiedy pacjent nie ma przestrzeni na tą sferę duchową, na porozmawianie o tym, co dla niego jest ważne, o duchowości, o czym chciałby porozmawiać, prawda? To jest ta logoterapia, to jest ten... Logoterapia bardzo mi pomaga w rozmowie o duchowości, jakkolwiek pacjent ją rozumie, bo tutaj trzeba dać przestrzeń do wyrażenia, czym jest dla mnie duchowość. Prawda? To też jest tak, że ci pacjenci przez to, że właśnie czują się no, troszkę odrzuceni przez bliskich, dalszych sąsiadów, znajomych, oni tak naprawdę sami od siebie też odchodzą. I tutaj ta duchowość jest im wręcz potrzebna. I to tak namacalnie, żeby oni z powrotem mogli wrócić do siebie, złapać kontakt z sobą, z samym sobą i też się dookreślić, co oni chcą, którędy oni chcą, jak oni chcą, żeby było. Bo często, żeby nie przeszkadzać tym bliskim w tym, jak oni się starają, to oni już nie mówią, co by chcieli, tylko no, ty już się stara, no to dobrze, że się w ogóle stara. Ja nic nie powiem, ja już nic nie powiem, tylko no dobrze, dobrze jest, jak jest. A to też nie o to chodzi. Trzeba dać tą przestrzeń, żeby się dookreślić, wiedzieć, co się chce i powiedzieć, co się chce. Bo często też spotykam się z takimi historiami, gdzie bliscy mówią, nie, nie, tobie to nie jest potrzebne, a tamto ci też nie jest potrzebne i to też ci nie jest potrzebne. Jest potrzebne. Jeżeli ma taką potrzebę, to jest to potrzebne. No właśnie, to jest ten trochę kontrolowanie rodziny, tak? Tak, tak. Rodzina chce jak najlepiej. Okazuje miłość poprzez wyręczanie pacjenta, a to powoduje bliskich, najbliższe osoby. Wyręczam, bo chcę pomóc. Połóż się, nie rób tego. A on potrzebuje poczucia sprawczości, poczucia, że w chorobie ja też mogę jeszcze wiele zrobić, prawda? Że nawet taka osoba, która leży w łóżku, ona też chce mieć poczucie sprawczości. Ona chce mieć poczucie, nie, ja teraz nie chcę zjeść tego posiłku, prawda? Znaczy na 10 pacjentów, 10 mówi to samo. Że oni nie chcą być traktowani inaczej, oni chcą być traktowani normalnie. To znaczy, że jak chcę herbaty, to ja sobie idę tą herbatę robię, jak mam siłę. A jak nie mam tej siły, to ja poproszę o nią, ale nie wyręczajcie mnie. Ja chcę sam. A nagle jak się pokazuje diagnoza w rodzinie, to nagle wszyscy na paluszkach i tylko cicho, żeby nie denerwować, cicho, cicho, cicho. I ten człowiek jest jeszcze bardziej zastawiony w takiej jakimś dziwnej swojej przestrzeni odizolowane od reszty. Oni naprawdę, to co mówisz, chcą mieć poczucie sprawczości. Chcą wiedzieć, że oni mogą, że normalnie, że ta choroba jest, ale żyje normalnie. Chcę dalej działać, że ja chcę robić, że to nie będzie mi przeszkadzać. Zrobię tyle, ile będę mógł. Chyba, czy po prostu mówisz o tym, że w czasie leczenia, tak, w czasie chorowania, na różnych etapach choroby, pacjenci, którym ty się spotykasz, z którym ja też się spotykam, oni po prostu chcą spełniać role, które spełniali dotychczas. Że choroba nie zajmuje całego życia, że rozmowy nie dotyczą tylko kiedy, a co lekarz powiedział. Potrafią, co lekarz powiedział, a jak wyniki badań, oni no, są naprawdę zmęczeni. Oni są naprawdę zmęczeni, więc taki apel do najbliższych, rozmawiajmy o tym, o czym rozmawialiśmy przed chorobą, tak, bo to jest bardzo ważne. To są osoby, które przewartościowują życie, które dochodzą do różnych refleksji, które choroba zatrzymuje. Choroba, w ogóle sama diagnoza jest szokiem. To jest szok. Później na etapie leczenia
pacjenci są, włącza im się często zadaniowość, więc jest taka nadzieja, leczą, po prostu na tym są skoncentrowani, coś się dzieje, no i w zależności, tak, czy będzie remisja, czy będzie nawrót, czy później będzie już leczenie włączone paliatywne, to ich reakcja będzie różna, prawda, bo to ewoluuje. Tak. I to oswojenie, słuchajcie, no te mechanizmy obronne, ja bym bardzo uczulała na mechanizmy obronne, dlatego że każdy pacjent ma prawo reagować tak, jak na ile potrafi, czyli zauważyć te różnice, prawda? Tak samo lekarz przy komunikowaniu powinien wiedzieć, że są zasady komunikacji, no on musi wiedzieć, że po pierwsze, że choroba nowotworowa jest, że pacjenci w chorobie nowotworowej, że pacjent psyche, soma to jest całość. Jeszcze do tego duchomość, czyli taka jedność, integralność. Integralność, tak. O czym mówimy. I że pacjent ma też jakiś swój zasób i może przyjąć informacje każdy w innej ilości. Mhm. Więc ile pacjent zadaje pytań, tyle też tych informacji. To jest bardzo ważne. Poza tym często przy takich złych przy złych rokowaniach, kiedy się okazuje, że leczenie nie przynosi takich efektów, to taki właśnie strzał ostrzegawczy powinien być delikatny przez lekarza, że na przykład wyniki badań nie są takie, jak przypuszczaliśmy, że na przykład, prawda, i poczekać, ponieważ przyjęcie przez pacjenta tej złej informacji to jest proces, tak, wymaga kilku dni, każdy z innym jakby intensywnością albo że chodzi mi o to, że niektórzy potrzebują oczywiście, więcej czasu. Oczywiście. Prawda? No, też diagnoza z taką empatią. Tak, że diagnoza często zaskakuje w bardzo różnych momentach życia i to nie jest tak, że jak masz 60 lat, to wtedy jest diagnoza. Mhm. I no dobrze, już tyle przeżyłeś, to jakoś będzie. Nie, no to są też ludzie młodzi. Są ludzie w trakcie swoich planów, studiów, nie wiem, zakładania rodziny, często też kobiety w ciąży dostają takie diagnozy, więc tych sytuacji, w których ta informacja przychodzi, jest naprawdę bardzo dużo i bardzo różnych. To nie jest jednoznaczne, że tylko w jakimś tam momencie to jest wtedy diagnoza. Nie, nie, te diagnozy straszne są w różnych momentach. W zależności od sytuacji, w jakiej się ten pacjent znajduje, no siła wyporu jest bardzo różna, trzeba to powiedzieć. Bo niektórzy mają tak silne mechanizmy obronne, wypierania, że to naprawdę czasami długo trwa. Ale to trzeba uszanować. Ja jestem żeby uszanować, dlatego że nie możemy w jakiś sposób przekraczać pacjenta, tak? I tutaj byśmy może się zastanowili nad właśnie uprzedmiotowieniem, prawda? Tak, bo godność dotyczy podmiotowości. Podmiotowości przede wszystkim, więc to co mówicie, to co doświadczamy też w pracy z drugim człowiekiem w praktyce, ta specyfika podmiotowości, poczucie podmiotowości, jakże jest istotna w doświadczaniu i funkcjonowaniu, oczywiście w zdrowiu i w pełnieniu różnych funkcji społecznych, ale dotykając właśnie takiej tematyki trudnej, podmiotowość i poczucie podmiotowości, na ile ktoś jest podmiotem sytuacji, mimo że ta sytuacja jest tak graniczna, tak bolesna, tak dramatyczna, tak tragiczna, gdzie towarzyszy silny lęk, często jest poczucie totalnej straty, jednak godność niewątpliwie łączy się z podmiotowością, podmiotowość łączy się z wolnością, łączy się z odpowiedzialnością, nawet w tej minimalnej sytuacji decyzji, tak jak mówicie, chcę herbatę czy nie. Więc znowu zataczamy krąg i wracamy na grunt logoterapii, gdzie Frankl, nasz mistrz, zresztą tak precyzyjnie dookreślił, że życie tkwi w samym życiu. Więc nawet ten moment graniczny, ten moment kończącego się życia, jeżeli już mówimy tak o takiej sytuacji, też jest życiem w samym życiu. Więc ta godność jest niepodzielna. Więc dlatego często tak zwróciłam uwagę, że ta dwutorowość, że jest takie przekonanie, że człowiek musi zasłużyć godnego traktowania.
Otóż nie. Człowiek jest człowiekiem i ta godność jest charakterystyczna dla niego z natury człowieka. I myślę, że też to jest warto mówić rodzinie, bliskim, nie wiem, na oddziałach, szkolenia dla personelu, jeżeli tak można też określić, że pracują z człowiekiem, a nie z jednostką chorobową. Bo tak często też, też się zdarza. Frank zwrócił uwagę na to, że taką wyróżnił wręcz specyfikę egzystencji osobowej. Kim jest osoba? Kim jest człowiek jako podmiot osobowy? Zresztą profesor Popielski to też zwracał uwagę, ta podmiotowość. Jest indywiduum, jest niepodzielny, jest jednością. Nie da się dzielić, jest niesumowalną. Czymś. Nie, po prostu jest całość, jest jednością, jest osobą duchową i tu zahaczamy o to, co dla naszych tu tak specjalistów zapewne znany termin jakości noetyczne, czyli godność. Godność jest czymś, co się mieści w kwalifikacjach jakości noetycznych. Dane, człowiek jest w to wyposażony. I wystarczy faktycznie w pracy na każdym etapie życia człowieka, czy z dziećmi, czy z osobą młodą, czy dorosłą, czy w sytuacjach granicznych, więc pokazać, że faktycznie jesteś podmiotem sytuacji. Oczywiście to się kształtuje. Doświadczamy tego chociażby z naszych warsztatów dzisiaj, tak, to do Ani się uśmiecham, gdzie faktycznie pokazuje się, że praca jest z człowiekiem, a człowiek jest podmiotem osobowym, czyli decydujący, czyli godny, doświadczający godności bez podziału. Nie tyle. Czy tyle, tylko po prostu jest ten aspekt niepodzielny z racji tego, że człowiek jest człowiekiem. Więc fajnie, że mamy taką perspektywę i taką głęboką kopalnią wiedzy, którą możemy wykorzystać w pracy z drugim człowiekiem, pracy psychoterapeutycznej i naprawdę jestem podziwu waszej praktyce, bo dotykacie tak trudnych sytuacji, tu zahaczyłyście o cierpienie. Jakże jest trudny temat cierpienia w doświadczaniu, w sytuacji choroby oczywiście nowotworowej, ale osoby towarzyszące, osoby bliskie, jakże też doświadczają tej sytuacji współcierpienia. Tak, bo choroba nowotworowa dotyka całej rodziny, całego systemu. Tak. Więc to wpływa na funkcjonowanie całej rodziny, najbliższych, więc... Też temat tabu wręcz, bo tak jak mówicie, że nie myśl o tym, wszystko będzie dobrze, człowiek potrzebuje prawdy. Ale też myślę, że jeszcze dotkniemy takiego tematu podmiotowość i doświadczanie podmiotowości i uprzedmiotowienia. Bo często jest tak, że odbiera się prawo do podejmowania decyzji. To jest taki mini kroczek. Kroczek i podmiotowość, godność w relacjach. W relacjach z personelem, w relacjach z drugim człowiekiem, w relacjach z osobami bliskimi. To akurat pewnie widzicie na co dzień w praktyce. Ja chciałabym jeszcze podkreślić bardzo, że prawo do życia jest zasobem. Bez względu na diagnozę, bez względu na to, jak bardzo ograniczona może być sytuacja, to jednak jest to zasób, na którym możemy bazować, z którego możemy skorzystać. To jest prawo człowieka do życia. Jakie ono by nie było, jakie decyzje ten człowiek by nie podejmował i w jakim momencie by nie był, to jest ogromny zasób, na którym można pracować. Bo każda minuta, każdy dzień jest ważny dla tego człowieka, dla jego rodziny i wydaje mi się, że warto to podkreślić, zwłaszcza w pracy z rodziną, żeby ta rodzina każdy ten dzień pozwalała temu pacjentowi przeżyć tak, jak on chce. Jakakolwiek jest jego prawda, jakakolwiek jest jego potrzeba doświadczenia, czy duchowego, czy fizycznego, to należy mu na to pozwolić, bo to jest jego prawo i jest to zasób, na którym my powinniśmy, wydaje mi się, pracować.
I na tym pracujemy właśnie, żeby też pomyślę też o chorobie nowotworowej, że to też jest jakiś proces, jest coś, co przychodzi, ale to nie znaczy, że tam nie ma też wzrostu. Tam dochodzi do wielu zmian życia. No, to jest przekraczanie, to jest wzrastanie, to jest odkrywanie swoich zasobów. Więc ja już się tutaj uśmiecham, bo tam znam wiele, wiele cudownych historii. Często przewartościowanie wszystkiego. Dokładnie. Tak. Więc to jest nie tylko tak cierpienie, ale z tego cierpienia wyrasta piękne, mogą wyrosnąć takie kwiaty, róże. No tak, zresztą o cierpieniu jako wzroście przecież zwraca uwagę papież Jan Paweł II, Frankl, dojrzewanie i to jest też ta możliwość przyjęcia postawy w tak sytuacjach trudnych. Zresztą wiemy i też na to wskazuje logoterapia, tak? Czyli poczucie własnej godności też gdzieś tam stanowi tą podmiotową formę doświadczania siebie w tym oto kontekście. Tak, jeszcze jak wspomniałaś o uprzedmiotowieniu, tak, tutaj o takim paternalistycznym traktowaniu pacjenta, czyli jakby odbieranie mu prawa decyzji, że no, szczególnie dotyczy to lekarzy właśnie, że jakby założenie jest takie, że lekarz wie lepiej o potrzebach. No tak, jednostka pacjenta, kliniczna, jednostka prawda? Kliniczna, tak. Ale też dotyka to jest trudny temat, tak? Podejmowanie właśnie decyzji, dlatego że czasami pacjent może być nieświadomy, może mieć zaburzenia psychotyczne, może być nieprzytomny, prawda? Więc czasami lekarz, no, praktycznie powinien być pacjentu bezwłasnowolnie, ale praktycznie też podejmuje z rodziną tą decyzję. Ale my tutaj mówimy też o takim właśnie uprzedmiotowieniu, czyli jednostka chorobowa, patrzymy na pacjenta przez pryzmat tylko i choroby, ICD i to wszystko, gdzie nie ma tego aspektu właśnie indywidualności, że każdy pacjent jest inny, że nad jednym możemy jemu w inny sposób przekazać informacje czy rozmawiać, a z drugim możemy bardziej konkretnie, bo on ma inny zasób, on ma inną potrzebę do informowania, tak? I tą prawdę trzeba tak dawkować jak lekarstwo, dla każdego inaczej. Tak, prawda? Tym bardziej, że faktycznie myślę, że ta dwutorowość gdzieś ciągle nie to, że przeszkadza, tylko pewnie gdzieś tam się wdziera w tą taką praktykę, że to, co mówimy, człowiek jest natury godny, czyli doświadcza godności, a jeżeli wypijesz tą szklankę wody, no to wtedy pozwolimy ci na coś, no to jest też sprowadzanie do tego uprzedmiotowienia, jeżeli tak można też określić. Tak, ale ja tutaj chciałam też powiedzieć, że z drugiej strony absolutnie zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałyście, ale należy pamiętać, że po drugiej stronie pacjenta też jest człowiek, który też ma swoje systemy obronne i który z różnych powodów, nawet też osobistych lub jakichś tego, co przeżywa u siebie w rodzinie, może sobie założyć taką właśnie zasłonkę, która sprowadzi historię do przedmiotu dla jego własnej obrony. Bo naprawdę to nie jest tak, że lekarze i pielęgniarki są wyłączeni z wielu procesów życiowych. To nie jest prawda. Oni też mają normalne życie, mają swoje. Ja wiem, że to nie jest usprawiedliwienie, ale bywa naprawdę różnie. Ja wiem, że z jednej strony prawo chroni każdego pacjenta, jeżeli chodzi o poszanowanie jego godności, intymności, tak. Natomiast są sytuacje, gdzie no ja jednak staję w obronie personelu medycznego, który bywa naprawdę w różnych sytuacjach. Ale my nie krytykujemy osobisty. Personelu medycznego nie. W tym momencie, nie. Tylko mówimy, że coś takiego występuje. Tak, ale to można różnie zinterpretować, że bo to ogólnie też jest taka nagonka, to też trzeba powiedzieć, że pacjent jest traktowany przedmiotowo i tak dalej.
Nie jest to prawda, znam tysiące ludzi, no może przesadziłam z tymi tysiącami, cudownych naprawdę pielęgniarek, lekarzy i pacjenci mówią, że ten pan doktor jest taki kochany, on jest taki dobry w ogóle, a pani doktor to w ogóle cudowna. Tak, ale zdarzają się dni, godziny takie, gdzie no rzeczywiście no coś nie poszło, tak. To się wiesz, po prostu ja też zdarza. Pracuję na oddziale, gdzie mam cudownych lekarzy i cudownych pielęgniarzy i pielęgniarki i personel medyczny. I zgadzam się z tym, że to są sytuacje jednostkowe, można o nich mówić i trzeba mieć świadomość, że takie są i że często za tym właśnie stoi. Na przykład dlaczego personel medyczny albo na przykład lekarz nie potrafi przekazać informacji, bo na ten moment, bo na przykład sam konfrontuje się ze swoją śmiercią i trudno mu jest, bo dla niego to jest trudne doświadczenie, za tym stoi też lęk. Lęk też jak pacjent to przyjmie. Też nie, no jakby też cały system jest niewydolny, bo potrzebne są szkolenia, bo potrzebne jest, powinny być superwizje, powinny być jakieś wsparcie psychologiczne dla lekarzy. Mówiliśmy dzisiaj o wypaleniu zawodowym, to też ma bardzo duże znaczenie. Bo to powoduje, że po prostu traci się jakby zasoby, nie ma siły i też to jest kosztem pacjenta i jakby kosztem relacji z pacjentem, mhm. kosztem tego kontaktu. I ja to też rozumiem. Tak, mhm. bo to jest bardzo kosztowne. Mhm. Emocjonalnie dla personelu jest to bardzo kosztowne. Mhm. I to nie jest tak, że personel nie przeżywa, to jest nieprawda. Przeżywa tak jak umie. Radzą sobie z tym po prostu, tak jak umieją. Bo nie ma tego wsparcia mimo wszystko. Tak. To, co mówimy o doświadczeniu właśnie godności, szczególnie w chorobie nowotworowej, można by powiedzieć, że to jest jeden z takich aspektów, na który się zwraca uwagę w rozróżnieniu problematyki godności, chociażby na polu naukowym, czyli tak zwana godność sytuacyjna. Takie coś jest i myślę, że to jest warto zwrócić uwagę na to, że to jest doświadczenie godności w konkretnej sytuacji. Ale również warto zwrócić uwagę na to, że jest kilka jeszcze innych aspektów doświadczenia godności i to jest przede wszystkim godność osobowa, czyli ta jakość no, etyczna, czyli dana z natury tego, że człowiek jest człowiekiem i to jest najwyższa jakby kwalifikacja, rozumienie i przybliżenie doświadczenia godności, przepraszam, jest godność osobowościowa i tu myślę, że warto zwrócić uwagę też dla nas, szczególnie w tym aspekcie takiej pracy specjalistycznej z drugim człowiekiem w nurcie logoterapii, czyli tak zwana doskonałość. Tak literatura przedmiotu wskazuje na to, doskonałość moralna, dojrzałość osobowościowa. Frank mówił o przyjęciu postawek w różnych sytuacjach, w sytuacjach właśnie życiowych i to jest tak, takim ujęciem, że to jest ta godność osobowościowa, chociaż wydaje mi się troszeczkę zawężone, sytuacyjną, czyli którą to co wspomnieliśmy. I osobista. Godność osobista, czyli bardzo często spotykamy się z czymś takim, że dobre imię. I w tym kontekście jest bardzo też, czasami zauważamy ten aspekt, jakże dotykania chociażby takiej identyfikacji ja. To zresztą profesor Popielski zwraca uwagę na tą integralność ja. Oczywiście dobre imię to jest tak bardzo skrótowo, ale jakże jest trudne chociażby w doświadczaniu godności w sytuacji granicznej, jakim jest choroba nowotworowa, tak zwane bezosobowe traktowanie albo bez tej indywidualności takiej osobistej, gdzie jest takiej uważności, tak, prawda? Tak. Jest pan X, który leży na łóżku X z tym, tak? A ten pan X ma imię. Ma... Troszkę robę. Tak. Tak, ma imię, ma, no po prostu jest właśnie tym, tą osobą. Więc myślę, że w naszej praktyce też takiej logoterapeutycznej zwraca się uwagę przede wszystkim na to
sytuację, ale jest szerszy aspekt doświadczenia też godności. No cóż, myślę, że jeszcze do tego wrócimy, do tego tematu. Nasi słuchacze, nasi uczestnicy zachęcamy do dyskusji. Tak. Czekamy tak. Na pytania. Temat trudny, niewątpliwie. Tak. Moglibyśmy, tak mi się wydaje, przegadać x godzin, ale tak temat byłby niewyczerpany. Bardzo prosimy, czy są jakieś pytania, komentarze? Zachęcamy bardzo. Do mikrofonu, tak. Ania Sokołowska, bardzo proszę. Tak, dzień dobry, bardzo dziękuję. Dziękuję za Waszą rozmowę. Uprzytamnia ona wiele rzeczy. Szczególnie ciekawy jest dla mnie ten aspekt, który akcentujecie. Tworzenie pomostu pomiędzy godnością ontyczną, a poczuciem subiektywnym, poczuciem utraty godności w wyniku procedur, sytuacji medycznej, często skutków leczenia, bardzo inwazyjnych, nie oszukujmy się. Tak. Mówiłyście tutaj o kilku rzeczach. O tym, jak personel medyczny, jak otoczenie ma dbać o tę podmiotowość. Ty, Ewa, podpowiedziałaś rzecz, która mnie interesuje, to znaczy jak pacjent sam przekracza to poczucie utraty godności, bo mówiliście o tym, co my z zewnątrz wobec pacjenta możemy zrobić, ale jeżeli mówimy o tym, pacjent jest podmiotem w chorobie nowotworowej, to co pacjent sam robi z waszej praktyki, żeby przekroczyć to poczucie utraty godności, którego doświadcza nieuchronnie, kiedy jest wywrócony na nicę, obolały po operacjach, często traktowany jakoś przez otoczenie. Co ludzie sami robią? Co ludzie chorzy nowotworowo sami robią, żeby odzyskać to poczucie godności i tej sytuacyjnej, i tej osobowej, i łączność z tą godnością, która jest przyrodzona? Dziękuję. Aniu, dziękuję za ten wgląd taki naprawdę duży. To może ja na początek, Ewo, ze swojego doświadczenia, później też to zależy. Tym ludziom to wszystko zależy od pacjenta. I co pierwsze, co mi przychodzi, to jeden z ważnych, bardzo ważnych czynników, no to oczywiście są jego osobiste zasoby, temperament, doświadczenie. Prawda, godność, poczucie godności, która się wiąże też z samooceną, na ile ja mogę. Temperament, bardzo dużo, wiele czynników, ale też to, co zauważam, to jednak osoby, które proszą o pomoc, które mają duże wsparcie najbliższych, to one chyba sobie najlepiej radzą, bo proszenie o pomoc jest sztuką, bo jeżeli pacjent przez całe życie był tą, zakładał, czasami mówię maski, bo zakładamy różne maski i on jest tym super hero i on pomaga wszystkim. A teraz musi poprosić tej pomocy, to całe ta jego tożsamość się rozpada. Prawda? I jeżeli on był tylko tym super hero, ale na przykład nie robił jeszcze innych rzeczy, czyli on tworzył tą swoją samoocenę na podstawie tyle, ile komu to jest taki przykład, tak? Komu pomoże i w jaki sposób, gdzie nie nauczył się dbania o siebie, to choroba konfrontuje go bardzo mocno i w momencie, kiedy on potrafi prosić o pomoc, wyraża swoje potrzeby, ale jeszcze wzrocznie ma to wsparcie i otoczenie, bo to jest zwrotnie, otoczenie reaguje na to, to już jest dobrze, tak? To już... Wtedy pacjent może odbudować to poczucie godności, sprawczości i powoli oswaja się z chorobą, bo trudno mówić o akceptacji. Ja lubię stwierdzenie oswajanie się z chorobą, którym jest procesem dłuższym, krótszym, to wszystko zależy. Tak, bo to jest też czasami bardzo tak szablonowo, zaakceptuj sytuację. Tak. No, albo walcz. Walcz. Trzeba walczyć. No tak. To nie jest walka. Tak. Prawda? To jest to
to nie jest walka w chorobie nowotworowej. Logoterapia no. mówi o afirmacji. Mhm. Trudne to jest, niewątpliwie, ale Frankl i logoterapia pokazuje, że jest to możliwe, skoro jest ta zdolność afirmacji, czyli pogodzenia się. Czasami nam się kojarzy pogodzenie się z nic nierobieniem. Mhm. Czyli konkretny pacjent ma siły w sobie, żeby walczyć, żeby przyjąć odpowiednią postawę, taką, jaka się wiąże z sytuacją, którą przeżywa, ale ma tą możliwość. Mhm. I myślę, że macie to doświadczenie. Ja bym chciała tu powiedzieć taką rzecz, może dziwną, może nie dziwną, nie wiem, ale z moich obserwacji wynika, że pierwszym takim najważniejszym momentem, chyba o który Aniu pytasz, to jest to, jak pacjent usłyszy diagnozę i to jest to, jak się ta ziemia usuwa spod nóg, przysłowiowa, mm-hmm. tak? I on spada w czeluść, absolutnie. I właśnie w takich momentach, jak już odzyska tą w miarę stały grunt i nastąpi ta afirmacja na bazie prawa do życia, które jest zasobem, mm-hmm. to on wtedy zaczyna to pogodzenie się z sytuacją, bo to trudno powiedzieć akceptację, to bardziej godzę się z tym, jak jest, ale to, jak jest, nie spowoduje, że rezygnuję ze wszystkiego, tylko tyle, ile mogę, to chcę zrobić. Mhm. I to jest ten moment, kiedy on z powrotem jakby odzyskuje swoje poczucie godności, sprawczości, tego, że on chce żyć po swojemu. Tak, to jest ten moment zdrowia w chorobie tak, i tak. moment też optymalności działań. Jest to tak, możliwe. Tak. Tak, często pacjenci mówią, że kiedy usłyszeli, ale to jeszcze trwa nawet, kiedy usłyszeli diagnozę, no wszystko też się zależy, jak ta diagnoza też była przekazana, tak? I jak to pacjent też, jak była przekazana, też przyjmuje, czy ktoś najbliższy z nim jest, czy na wszystkie pytania zostały odpowiedziane, bo pacjent, który jest doinformowany, jest spokojnym pacjentem. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na informacje w czasie diagnozy, w czasie leczenia, dlatego że pacjent chce wiedzieć, wszystko chce. Ma prawo do tego, oczywiście. I często ja słyszę, no ja się czuję nawet miesiąc, dwa, że oni jeszcze się czują, no jest taka dysocjacja, to znaczy ja się czuję jak w bańce, jeszcze się czuję jakbym nie była, jakbym była obok, mm-hmm. jakbym grała w jakimś filmie, czyli jakby to jeszcze nie dochodzi. Zobaczcie, jaka to jest siła rażenia. Siła rażenia, że to jeszcze mm-hmm. tak, a ja się czuję właśnie, że jakbym był obok, obserwuję całą sytuację. Czyli takie objawy związane. No jest jeszcze taki drugi kawałek, który mówi o tym, że jeżeli pacjent jest niedoinformowany, no to wiecie, otworzę komputer, wiecie, gdzie sięgnie i tam sobie doczyta wszystko, a nie wszystko, co tam doczyta, jest prawdą. No i idzie schematem według tego, co sobie doczyta i sobie ułoży jakąś historię według tego, co doczyta. No, no i to bywa różnie wtedy. Fajnie. Zgadzam się, ja często pytam pacjentów, tak, skąd czerpię informacje. Tak. A jeżeli z internetu, czy to są artykuły naukowe, jakby najlepszym źródłem informacji jest lekarz. Tak. I tutaj no tak. naprawdę to jest bardzo wspierające. Lekarz, tak? Jeżeli mam pytania, to do lekarza. Bo faktycznie, a poza tym no, dotykamy też, często pada pytanie, a ile mi zostało? Prawda? Często pacjenci chcą wiedzieć, nie? Pytają. No to wiadomo, że to lekarz odpowiada, ale tak jak rozmawiałam z lekarzem, czy to sami też, chodzi o to, że to są tylko statystyki. Statystyka dotyka dużej grupy badawczej, a pacjent jest indywidualny i tak. to dotyka ciebie. Także to nie patrzmy na statystyki, tak. nie patrzmy na to, jak inni mają, bo czasami na forach, nie wiem czego, masz też takie doświadczenie, tak, że to fora, prawda, oni rozmawiają w kolejce przed gabinetem, no tam są rozmowy, słuchajcie, po prostu i są różni pacjenci. Jedni lubią mówić, tak. Drudzy nie. I ci, którzy nie lubią się dzielić, też nie chcą słuchać. Więc dla nich to jest koszmar, kiedy na przykład muszą słuchać o innych pacjentach. Mm-hmm. Ponieważ poziom lęku jest też tak wysoki, ogromny. Prawda? Tak, że ogromny. Słuchanie jeszcze innych osób, jakim jest źle, a zazwyczaj to mówimy, jak jest mi źle, prawda? Z czym się zmierzam. I ta druga osoba, ona wylewa, a tamta druga osoba nie ma przestrzeni na to, żeby przyjąć, bo ona nie ma siły, ona nie ma zasobów.
Więc ja czasami mówię, proszę założyć słuchawki, czy po prostu zmienić, przesiąść się, tak, żeby stawiać granice. Słuchajcie, choroba też uczy stawiania granic. Tak. Fajnie, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Może również Aniu? Tak, ja mam pytanie dotyczące tak naprawdę tego, w jaki sposób wspierać rodzinę osoby chorej i jak z nią pracować, żeby mądrze wspierała tego chorego, żeby właśnie nie wyręczała, bo wyobrażam sobie, że takie osoby ciężko przekonać do tego, żeby jednak dały tej osobie chorej tą godność i podmiotowość. One to robią z miłości, one wspierają z miłości, one chcą dobrze. One też, to też jest tak, że ja też rozmawiam i często rozmawiam też na etapie kresu życia, tak, że to jest moment, kiedy pacjent jeszcze jest świadomy, jeszcze jest z nim kontakt i to jest ten moment, żeby jednak porozmawiać, żeby zdobyć się na odwagę, zapytania, rozmowy, na ile oczywiście też osoba chora ma też przestrzeń, bo to też jest, to zależy od mechanizmu wyparcia, tak? Jeżeli to mama, tata, nie wiem, ktokolwiek z rodziny nie jest gotów na rozmowę, to nie mamy prawa tego naruszać. Ale jeżeli jest przynajmniej trochę, to na przykład też możemy porozmawiać i powiedzieć, jakim byś osobę, porozmawiać właśnie o życiu, jak to było, czyli nawiązać kontakt z osobą. Jeżeli chcemy powiedzieć, byłeś dla mnie ważny, nauczyłam się ciebie od tego, chciałbym ci przekazać, jakie piękne chwile przeżyłem z tobą, to jest moment wtedy, kiedy ta osoba jest świadoma, bo za dzień, za dwa już może nie mieć kontaktu z tą osobą bliską. I wydaje mi się też, że rozmowa dotycząca, taka psychoedukacja trochę z rodziną pacjenta, prawda? Psychoedukacja. Tak, wyedukować rodzinę. Tak. Wyedukować, to jest bardzo trudne, ponieważ ta edukacja głównie to jest przekazanie takiej myśli, pozwól temu człowiekowi być i żyć po swojemu. Mhm. I to jest bardzo trudne, bo wiecie sami z doświadczenia, każdy ma rodzinę i wiecie, że wy chcecie najlepiej dla swojej rodziny, nie? Ale to najlepiej według was, niekoniecznie według wszystkich członków tej rodziny, więc to jest oczywiste. A w przypadku właśnie choroby nowotworowej, no to też ja zawsze mówię, poświęć tyle czasu, ile możesz dla tego człowieka. Mhm. Bo wszyscy mają pracę, wszyscy mają zajęcia, milion rzeczy do zrobienia, ale daj mu czas. To jest to, czego właściwie no już nie odzyskasz, a możesz to zrobić dla tej osoby. Po prostu pobądź z nim, daj mu swój czas. To jest ważne. Zwłaszcza kiedy wiemy, że sytuacja jest graniczna, terminalna. Zachęcam Państwa do podzielenia się może z własnej praktyki, bo Państwo jesteście specjalistami, może niekoniecznie tak bezpośrednio zaangażowani w tak skrajne doświadczenia z osobami, ale niewątpliwie spotykacie się na różnych etapach z rodzinami, z osobami też wspierającymi. Jesteście logoterapeutami. Wiem, że jest czas taki dosyć trudny, ale tak, Ania Sokołowska. Ja mam dwa przypadki, które prezentują dwie różne postawy, ale wydaje mi się, że też nacechowane godnością. Jedna to jest starsza pani, już ponad 70-letnia, która miała chorobę nowotworową z bardzo złym rokowaniem. Nie będę tutaj wymieniać tej choroby, żeby nikomu nie podpowiadać, jak to w internecie, właśnie takich wyroków. Ale ona zdawała sobie sprawę z tego, że od diagnozy do śmierci będzie krótki okres. I ona postanowiła, że nie będzie się leczyć. Czyli powiedziała nie życiu, nie przedłużaniu życia za wszelką cenę. Natomiast powiedziała tak dla życia, dlatego że spędziła ten czas ze swoją rodziną, z córką, z wnukami,
z zięciem, nie miała większej rodziny już i toczyli długie rozmowy, wspominali, rozmawiali bardzo głęboko. To jest jeden przypadek, a drugi przypadek to jest matka, która miała dwoje dzieci i stoczyła ogromną batalię o życie, czyli tak dla życia, ale w inny sposób. Wygrała tę batalię akurat, ale jakby tutaj dwie postawy, prawda? Jedna można by było powiedzieć na pozór rezygnacyjna. Nie, to nie była rezygnacja, to była świadomość, bo rzeczywiście ta starsza osoba zmarła po 3 miesiącach, a druga, ponosząc wielkie koszty po wielu operacjach, zachowała życie, jest w remisji, bo miała dzieci, których nie chciała zostawić. Małe dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo za to doświadczenie i ten głos. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Zachęcam. Bo czas nam się kończy. Tak. Ja ile jeszcze mamy czasu? Nie mamy czasu. Nie mamy? Ojejku. Czasu mamy całe życie. Jeszcze tyle rzeczy. Jak to wczoraj Lilia powiedziała pięknie, życie to jest chwila pomiędzy wczoraj a jutro. Tak. Proszę Państwa, no cóż, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, wiem, że nie wyczerpałyśmy tematu. Pewnie jeszcze nieraz wrócimy. Taką mam przesłanie, myślę, że nam wszystkim, żebyśmy się nie bali trudnych tematów, bo trudne tematy otwierają wielkie możliwości naszych pacjentów, nas samych. Choroba nowotworowa niewątpliwie jest sytuacją trudną, ale też jest egzaminem godności, egzaminem z godności człowieka. Także dziękuję za tą podpowiedź, cytuję. Więc faktycznie w naszej praktyce niewątpliwie spotykamy i będziemy spotykać wiele osób, które potrzebują wsparcia, potrzebują prawdy i potrzebują wskazania na jakże ważne kwalifikacje w jakości, które człowiek jest wyposażony po prostu. Z natury. Z natury. Nieraz pewnie zapomina albo czeka na tak zwane prawo. Prawo ma z natury tego, że jest człowiekiem. Więc życzę nam wszystkim, żeby ten egzamin zgodności zdawać jak najlepiej w naszym życiu, w naszej praktyce, w relacjach z drugim człowiekiem. I no cóż, zapraszam na kolejne nasze spotkania. Do zobaczenia wkrótce. Zobaczenia. Brawa nam wszystkim. Dziękuję za chwilę, którą tutaj dałaś. Dziękuję. Jesteście super. Dziękujemy. Widzowie.